Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszych wrażeniach i recenzji porównawczej perfum marki Roja Parfums Apex z perfumami marki Emir Vertex. Jaki mam stosunek do Roja Parfums? Stali widzowie tego kanału pewnie wiedzą. Nie przepadam, w sensie lubię kompozycje Roja Parfums, natomiast są one bardzo, bardzo overpriced po polsku. No mają zawyżone ceny, bardzo. Moim zdaniem. Natomiast wiadomo, perfumy, dobra luksusowe, bla bla bla, takie klimaty. No tak, w każdym razie Apex i tak jest jednymi z tańszych perfum Roja Parfums i kosztuje około 800 zł za 100 ml, tak 800 do 1000, także bardzo drogo, no ale jak na Roja nie tak źle, natomiast Vertex kosztuje 10 razy mniej. Obecnie widzę 90 zł, właściwie to 89 złotych. Obecnie, czyli 7 września 2024 roku. Vertex ma być rzekomym klonem Apexa, co też widać po flakonach pewnie. A jeśli chodzi o Apexa, to ja tych perfum nie znam. Możliwe, że wąchałem gdzieś bloterowo, ale nigdy jakoś na skórze nie testowałem, ani jakoś tak głębiej się z nimi nie zapoznawałem, więc to będzie, myślę, że fajna okazja, żeby je poznać i żeby je porównać z 10 razy tańszym klonem rzekomym tych perfum. Myślę, że jednak Roja tutaj no, wypadnie lepiej, natomiast zobaczymy. Różnie to bywa. Dobra, pierwszy Apex na skórę poleci. No, otwarcie jest świetne, no super. Bergamotka, skóra, takie nuty tytoniowe, dymne, bardzo szorstkie, męskie, mszyste. Wydaje mi się mocno, że jakieś takie nuty kadzidlane, może elemi, olibanum, takie właśnie nieco dymne, gryzące, cytrusowe, świeże. Nuty do tego, nuty drzewiczne, żywicy iglastej. Mocno iglasty, mocno mszysty, skórzany, bergamotkowy. Jakaś lawenda tutaj na pewno jest. Też jakaś taka ziołowość, nieco przydymiona, jakby może troszeczkę smoły brzozowej, no może, no ale w każdym razie taki nieco przydymiony, fajny, on jest taki kadzidlany, ale po prostu jest tak żywy, tak zielony, musujący, jakieś nuty wydaje mi się takie galbanum, może nie naturalne, ale właśnie jakieś takie molekuły galbanowe, które wprowadzają nut takich nieco idących w stronę ananasa, takich zielonych, gryzących, bardzo dyfuzyjnych, bardzo świeżych, mocnych nut. W ogóle jest bardzo zielono, bardzo żywo, kwaśno. Fajnie, bardzo fajnie kontrastuje z tymi takimi samczymi nutami, właśnie skórzaną, mszystymi, leśnymi. No cholera, jest tu nieźle. Jest naprawdę... naprawdę nieźle. Nuty. Nut jest ogrom, jak to u pana Roży bywa, ale takie główne, najbardziej wyczuwalne przez użytkowników fragrantyki to cyprys. Mamy jodłę, mech dębowy, skóra, paczula, ananas, o proszę. Dużo cytrusów, też o elemi, olibanum, galbanum, tytoń jest nawet, jałowiec, także no to dużo z tych rzeczy tutaj zdecydowanie czuć. No fajny. Taki klimat... troszkę mi się kojarzy z Diorem Sauvage Elixir, natomiast nie jest to aż tak głośny zapach i jest on, ma on zdecydowanie retro klimat tutaj, właśnie ten taki mszysto-leśny, jakby polo zielone, może coś takiego. Zobaczę w ogóle, do czego porównują na Fragrantice użytkownicy. Zielone polo i Dior Sauvage Elixir. No tak, trochę pachnie jak taki miks. Ale no kurde, jest to dobre. No to przed Vertexem bardzo trudne zadanie. No nic, zobaczmy. Nie. No nie, to już nie robi wrażenia. Kurde, no to... ja się spodziewałem, że tu może być przepaść mimo wszystko, ale... to nawet nie jest jakoś specjalnie podobne. Są tu takie nutki właśnie mszysto-iglaste, takie nowoczesne, męskie, też jakaś lawenda, może paczula. Natomiast, nie no, on jest podobny, tylko tu jest słodziej, tu jest zdecydowanie bardziej, zdecydowanie taki umainstreamowiony zapach. No, Roja jest taki samczy, taki gryzący, taki, no taki szorstki, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. A tu, no, tu jest łagodniej, zdecydowanie jest słodziej, jest milej, dużo wanilii mam wrażenie.
No jest to zdecydowanie osłodzone, więcej kumaryny. No kumaryna też jest na pewno obecna tutaj w Apexie. Natomiast no tutaj no jest biedniej. Jest dużo wanilii, kumaryny. Są te nuty mszysto skórzane, lawendowe, właśnie takie w stylu Diora Savage Elixir, troszkę właśnie takie żywiczno-choinkowe. Natomiast no nie. No nie, jeśli podoba wam się Apex, to Vertex raczej wam go nie zastąpi. Nie jest to zły zapach. W sensie Vertex jest przyjemny, przynajmniej w tym otwarciu pachnie bardzo miło, tym bardziej no za 9 dyszek ciężko mi się do czegokolwiek doczepić, no przynajmniej jak już mówiłem w tym otwarciu. No pachnie to przyjemnie, ciekawie, ładnie, no ale no nie, tu nie ma podjazdu. No dobra, no nic, tyle słowem wstępu, zobaczymy jak tam się na skórze rozwinął, jak będą się nosić i wracam do was z podsumowaniem. No dobra, czas na podsumowanie recenzji porównawczej Apexa i Vertexa i... No dobra, zacznijmy od Apexa. Te perfumy są naprawdę, naprawdę świetne. Bardzo złożone, naprawdę dużo się tu dzieje. Serce to dużo skóry, mchu, tytoniu, ale nie mylcie tego z tytoniem takim aromatyzowanym, wiściowym. Taki tytoń samczy, szorstki, drzewny, ziołowy tutaj jest. Jakieś przyprawy, lawenda, dużo IBQ, czyli chinoliny izobutylowej albo czegoś tam podobnego, jakieś chinoliny w każdym razie. To jest bardzo fajny składnik, odpowiada za dużo akordów skórzanych. Sam pachnie tak ziołowo, mszyście, skórzanie. Warto go poznać w ogóle, bo no, całkiem powszechnie używany składnik. Znaczy powszechnie, no możecie go kojarzyć z niektórych perfum, na przykład z serii skórzanej od Toma Forda. Z serii, no perfum skórzanych Toma Forda, na przykład z Tuscan Leathera, z Ombre Leathera. Tam chinolina jest użyta i to w sporych ilościach i tutaj również taką nutę typową chinolinową czułem. Z czasem coraz więcej takich nut choinkowych się ujawnia, właśnie takich żywicznych, iglastych. One są z nami od początku, natomiast im dłużej jest na skórze, tym bardziej on choinkowy się robi. Nuty dymne tutaj wychodzą, znaczy taka dymność jest osiągnięta, wydaje mi się, molekułami drzewnoambrowymi. Natomiast ja zazwyczaj narzekam na te molekuły drzewnoambrowe, że one tak gryzą mój nos i są drażniące i w ogóle. Tu natomiast są wplecione naprawdę, naprawdę świetnie. I czuć, że to one, natomiast one nie drażnią. Fajnie tak gryzą w nos, ale sprawiają wrażenie takie właśnie kadzidlane, dymne, aniżeli takie tępe, drzewnoambrowe. Więc naprawdę, naprawdę fajnie. No w bazie żywiczny, iglasty, kumarynowy, coraz więcej kumaryny, coraz więcej tonki, właśnie takie nuty słodkie, korzenne wychodzą tutaj. Sporo molekuł drzewnoambrowych, dalej to IBQ, te nuty mszyste. Trwał na mnie bardzo długo, z 10-12 godzin na mojej skórze. Projekcja taka niezła, umiarkowana z plusikiem, będziemy wyczuwalni sporo czasu. On mi się skojarzył troszkę z, nie wiem czy to mówiłem wcześniej, z Savage'em Elixir, właśnie przez tą taką choinkowość, drzewnoambrowość, żywiczność. Natomiast Apex, nie pokuszę się o stwierdzenie, które pachnidło jest lepsze, bo to też nie mi oceniać. Natomiast Apex no pachnie naturalniej, pachnie lepiej jakościowo, jest przez to cichszy, no ale coś za coś. Natomiast Apex jest zdecydowanie bardziej samczy. Ma taką w sobie taką, wiecie, szorstkość, samczość. Jest bardzo, bardzo charakternym zapachem. Ale też nie przesadnie. Więc... No nic, tyle chyba jeśli chodzi o Apexa. Naprawdę świetne, złożone, bardzo męskie pachnidło, raczej dla dojrzalszego mężczyzny, tak dla mojego noska, moim zdaniem. Świetna rzecz. Natomiast Vertex... Ja rozumiem, on pachnie troszkę jak Apex, nie jest zdecydowanie aż tak złożony, czuć te nuty chinolinowe, skórzane, mszyste, lawendowe, choinkowe, natomiast no on jest zdecydowanie słodszy, od początku czuć więcej kumaryny, no i to nie wiem, jest mniej złożony, jest cichszy, jest delikatniejszy, jest taki wiecie, taki bardzo tani Apex po prostu, Apex w domu. No nie. W sensie samo w sobie to pachnidło nie jest pewnie złe, natomiast porównywany ręka w rękę, no jest średniawa, nie? Ale no nie wiem, nie chcę go jakoś, wiecie, obrażać. Nie jest to złe, natomiast no mówię, no w porównaniu do Apexa wypada blado. Trwał na mnie z 5-6 godzin, praktycznie po tych dwóch godzinach był, no trzeba było szorować nosem po skórze, żeby cokolwiek wyczuć.
No nie, no tutaj jednak Rouge Parfums jest górą. Czego można było się spodziewać, natomiast nie spodziewałem się aż takiej przewagi Apexa. No nic, tyle ode mnie. Jeśli znacie jakieś z tych pachnidełek, zawsze zachęcam do zostawienia komentarzy. Dzięki.